Absolutnie nie rozumiem, dlaczego ludzie przyznają się do grania w Warhammera w świecie Warhammera. Nie mam nic przeciwko wolności wyboru, ale czy trzeba od razu się tak z tym obnosić? To cytat z najbardziej poczytnego bloga na polskim RPGówku, czyli RPG30+. Wszyscy wiemy, że jest prowadzony przez Jezusa polskich RPGów, człowieka, który wyznacza najnowsze trendy i którego opinia liczy się najbardziej ze wszystkich polskich RPGowców. I dzisiaj będziemy gadać o tym, czy się zgadzamy z tą opinią, tak naprawdę. Nie spodziewałem się tego, zaskoczyłeś mnie. Widzisz, piękny cytat, myślę, na dzisiejszy dzień. Tak. Cześć, Adam. Cześć, Antek. Witamy w podcaście Pełnym Kości. Jestem Adam z podcastu Pełnego Kości. Jestem Antek z podcastu Pełnego Kości, tak. I skryptu Pełnej Kości. Tak. Tak. Dzisiejszym tematem będzie, czy różne... Po co nam tyle systemów? Po co nam tyle gier? Po co nam tyle, w ogóle, dlaczego nie mamy jednego RPGa po czemu prostu? Czemu słyszeliście to... od Indii? Więc tak, dziś będziemy rozmawiać o tym... Czy słyszycie o Pathfinderze? Czy słyszeliście o Cieniu Władcy Demonów? Tak naprawdę dla... tak, więc będziemy gadać dzisiaj o tym, czy i dlaczego... Znaczy nie, dlaczego istnieje tak wiele gier? Dlaczego istnieje tak wiele gier do i systemów pod ten sam klimat? I czy jest to nam potrzebne, czy tak. Nie jest to potrzebne i tak dalej. Tak. A nawet bym powiedział, czym jest tyle gier nie tylko pod sam klimat, ale też pod tę samą mechanikę. Mhm. Właśnie, na przykład... No, czemu tyle D&D? Czemu nie wystarczy jeden? Tak. Czemu powstała piąta edycja? Ale do tego przejdziemy zaraz, oczywiście, dlatego że RPGowe newsy. Tak, a jeszcze zanim RPGowe newsy, takie youtuberska rzecz. Tak, tak, tylko, czyli... Spotify, Boże, teraz Spotify, Podbean i wasze wszystkie aplikacje podcastowe mają pewnie nasz podcast. W większości, jak to polecamy na YouTubie. Bo nas widać. Tak. Tak. Można nas followować na Facebooku, Instagramie. Tak. Tak. Nie konkretnie nas, ale krypte. Tak, tak, no, poznajdujecie nas. Tak. Generalnie. Tak, więc RPGowe newsy. Tak. I tak zaczęła się zjawa, która już jutro się zaczyna. Zaczyna w momencie, tak. Kiedy my nagrywamy, a kiedy ten podcast będzie publiczny, to... Już się skończy. Już się skończy, więc taką piękną klamrą zjawa jest i była. Na zjawie mnie nie ma. Nie, niestety. Żadnego z nas nie ma i nie było. Ale może w przyszłym roku się zobaczycie. Na pewno jest tam wiele innych, jakby, na pewno jest tam po prostu wiele innych osób działających w naszym community, więc jeśli macie okazję się tam, jeśli mieliście okazję się tam wybrać, to super, na pewno za 2 tygodnie powiemy, jeśli coś z tego, tak. Jeśli coś z tego wyniknie. Na pewno kiedyś pójdziemy na jakieś wydarzenie. Na pewno. Tak. Zobaczymy się na Pyrkonie. Ja bym zrobił taki, jeśli będziemy mieć czasy reportaż taki właśnie w formie wideo. Też o tym kiedyś myślałem. No, myślałem, że będzie na zjawie. No, widzisz, kiedyś zrobimy podcast w terenie. Wiesz, David Attenborough type podcast, komentując niczym Krystyna czy Bówna polskich RPGowców. A ja myślałem, że to będzie taki, wiesz, bardziej sondał, niż będziemy podchodzić do ludzi, tak, będziemy ich pytać, ale będziemy po prostu tylko montować to, co się zgadza w naszym... Przez ostatni tydzień oglądałem praktycznie tylko sondy uliczne u Jaceksa, więc jest wiele inspiracji, z których moglibyśmy czerpać, myślę. Tak. Czy Warhammer to system i czeka się ktoś, i czeka się doprowadzić. No tak, tak. Yep. Myślę, że to by było fajne. No, tak. I to chyba właściwie z RPGowych newsów jest jedna duża rzecz, do której chciałbym przejść później. Jak powiemy o tym, w co graliśmy, bo to tak naprawdę jest połowicznie temat na dzisiaj. Ja bym do tego przejdziemy za chwilę. I jeszcze powiedział o... Nie wiem, czy mówiliśmy o herosach i horrorach. Właśnie my zapomnieliśmy o tym, bo nas obu system ten nie jara, ale jest sukcesem na... Boże, naspieram to? Tak. Już jest ufundowane, więc można wrzucać pieniądze na pre-order, czy tam na spirajkę. Na cokolwiek. Generalnie Mutants and Masterminds tylko po polsku. Trochę jak potwór tygodnia. Już nie nastrajam wiem. Się na dzisiejszy temat, nie? Taki system, trochę jak ten system, trochę jak tamten system. To ma sens, to ma trochę sens, bo jak jest na przykład, wiesz, coś ale po polsku. No to dobra, jak Mutants and Masterminds być po polsku? Wiem, dodajmy który. Tak. Żeby coś wyszło dobrego, udało się w Polsce, w marketingu, to musi to być... Trzeba dodać Cthulhu, tak. To jakby tak, Black Monk Alice Games, patrzymy na was, to jest... Ale nie ma, czy jest RPG od II wojny światowej po polsku? Bo ja tylko pamiętam Achtung Cthulhu.
No chyba tylko Achtung Cthulhu, to jest, nie wiem. Achtung Cthulhu im jest też drugi chyba system Cthulhu o, jak to będzie, przez wojnę. No chyba tak. Tak, ja, ale nie, mamy nie, dwa nie. systemy o II wojnie światowej i tylko, i, znaczy jaki znamy, takie popularne i dwa są z Cthulhu. W komentarzach będą po prostu, wow, debile, wypowiadają się o systemach RPG. To jest mój, to jest moja lista pięciu ulubionych systemów RPG o II wojnie światowej. Będziemy mieć komentarze? Mam nadzieję. Tak. Tak. No. Ty miałeś sesję, już troszeczkę mi powiedziałeś o tym przed podcastem. Tak. Opowiedz nam, co się stało tam. Licencja. A ja poprawię mikrofon troszeczkę, bo ale mów. Licencja GM mi jak to pozostała. Miałem bardzo trudną sesję, powiedziałbym, na to, że moi znajomi jako pracę inżynierską robili taką, powiedziałbym, beta, alfa aplikację stołu wirtualnego D&D. Mm. No i jeśli dobrze wiem, jedna z tych osób gra D&D. Mm-hmm. Reszta to coś słyszała. Dostaliście już pozew od Wizardów, że robicie wideo? Wszystko jest w formacie, wiesz, znaczy tam możesz bardzo łatwo dodawać. Okej. Okay. Tak, wiesz, tam jest mechanika rzucania kostką, mechanika dodawania, jak to wiesz, speli, możesz dodawać jakie chcesz umiejętności mieć. To wszystko jest edytowalne, nie jest jak to. Cool. Tak. Zrobimy sobie VTT do demona. Słuchaj, jak będę miał czas, ale to mówiłem ci, że w planach. Tak. VTT, karta postaci. Tak, tak, tak. Ale dobrze, tak. Jedna osoba znała RPG. Tak, i takie gadałem z nią, że może jej pokażę im. No i dałem mi trzy wybory. Dałem trzy do zagrania. Dałem im Mothershipa, dałem im Stay Frosty i Morborga. Też nie mówiłem tytułami, bo jak osoby, które nawet ledwo wiedzą, co to jest D&D, to w większości to nie było sensu, tylko mówiłem na przykład tam, nie wiem, albo zabijacie kosmitów, albo oni was zabijają. Okej, okay, fair. Tak, tak. No i wybrali Morborga. No i byłem przygotowany, tam właśnie trochę ciężko było, tak jak to tych graczy wkręcić to. Uważałem też, że to jest spoko system, bo trochę dużo było rzucania kośmi. Zapomniałem, że tak się dużo rzuca w tym systemie, zwłaszcza, że u nas było łącznie 5 graczy, jeśli dobrze pamiętam. Mhm. Tak, było 5 graczy, więc trochę tak, wiesz, kolejka chodziła w rzutach, bo nie przygotowałem sobie przedmiotów, co też tłumaczyłem mechanikę wszystkim, no. Co oznaczają dane rzuty. No i przychodzę i miało być 4 graczy w końcu i jest jedna osoba dodatkowa, która jest, nie mówi dobrze po polsku, uczy się. Ja mam takie, okej, gram po angielsku. To kolejny poziom mi wzrosło. W sensie nie mam problemu z jak to rozmawiałem po angielsku, ale mówienie po angielsku, a prowadzenie sesji. Do której masz notatki po polsku. Tak, ale ogólnie mindset taki miałem, że okay, to będę tak opowiadał, Wszystko było po polsku, było strasznie trudne do ogarnięcia. Ty grałeś chyba po angielsku, czy nie? Tak. Więc dla mnie to jest straszna różnica ze względu na opisy, bo miałem takie opisy przygotowane po polsku. I trudno mi było mi je przenieść na angielski, bo no. Takie na szybko, takie, bardzo mi się to nie podobało, że robiłem takie opisy rzeczowe, że no tu się to znajduje to. Bo nie jestem do tego, nie jestem doświadczony. No, no wiesz, to jest jednak duża różnica, nie? Mhm. Jak można się komunikować po angielsku, można nawet dobrze, bardzo dobrze to znać, a po prostu kwestia osłuchania się, szczególnie w danym słownictwie i po prostu częstego używania. Nie, no to jakby, wiesz, zostałeś mocno on the spot postawiony. Tak, tak. Jak no. ostatecznie wyszła sesja? Tak. Jak oczywiście, one shot. Został przerwany w połowie. Nie zagrali do końca, oczywiście, tak, że tak. Nie. Ale jeśli chodzi o opinię, ja uważam, że to była średnia sesja bardzo, bo tak właśnie mówię rzeczowo, trochę chaotycznie, ale bardzo się im podobało w większości i bardzo chcę tutaj pochwalić jednego kumpla, bo takie były trzy, było kilka zachowań przy naszym stole, co nie? Jedna osoba, która grała w Dedeki, jedna osoba, która miała mocny Dark Dungeon vibe i był mój kumpel, któremu właśnie zastanawiam, czy będzie mu się to podobać. On miał najlepszy mindset po prostu nowego gracza, czyli nie wiem, była walka i on takie, są tam książki, tak? No, to podchodzę i czytam. Cool. Tak, bo nie wiadomo, bo jeszcze przeciwnicy nie wstali, wcześniej, albo mieli plotkę, która była fałszywa w końcu, że starszy dziadek jest niebezpieczny. Podchodzę i chcę mu coś zadać pytanie i wszyscy, nie, co ty robisz? A on, ale chce się po prostu
chcę mieć fan z gry. To jest takie wow, ogarnął. Ludzi, którzy wciskają czerwone przyciski. Ale w sensie, wiesz, czerwone przyciski, ale nie, że psując grę, tylko robiąc ją ciekawszą. Tak, no. Tak, to jest... Wiesz co, chyba gadaliśmy o tym w sumie troszeczkę na ostatnim podcaście, nie? Myślę, że to w sumie fajne to co mówisz, bo często jakby takie overthinkowanie i po prostu gadanie 15 minut, zanim cokolwiek się zrobi tak naprawdę przez sesję, jest chyba dosyć częste dla osób... wiesz, świeżo grających w RPG, które może chcą do tego trochę bezpieczniej podejść. Wiesz co, właśnie uważałem, żeby tutaj było całkowicie, właśnie chyba na odwrót, bo osoby, które były bardziej doświadczone, miały trochę takie, bo ja mówiłem wcześniej, że może być dosyć śmiertelny system, no bo jak gra, nie wiem, w DDK-ach może mieć 30-40 AP, tutaj mieli po 5, 4, gdzie obrażenia też były D6 i wszyscy mieli takie patykami po prostu, cokolwiek. No takie, ja przyniosłem dodatkowe karty postaci, a więc można chyba umierać. I tworzenie postaci też trochę zajmowało, ale pewnie bym po prostu przysiadł, oni by rozmawiali i też 5 minut by się zrobiło. Ja mogę tutaj też rzucić taką anegdotkę, że ani razu, a prowadziłem dużo takich sesji w Alienie, parokrotnie graliśmy w Ostrza w Mroku, kiedy ja byłem przygotowany w 100% i mówiłem moim graczom, dobra, to jest śmiertelny system. I do tego stopnia śmiertelny, że przygotujcie sobie kilka postaci i scenariusz działa w ten sposób, że jak te postaci wam umrą, to będziemy po prostu grać dalej, bo chwycicie którąś z pozostałych. Ani razu nie zdarzyło mi się, żeby którakolwiek z tych postaci graczy faktycznie umarła właśnie na sesji. Tak. A ja też nie jestem takim mistrzem gry, szczególnie przy takich sesjach, który ma tendencję do po prostu jakiegoś plot armorowania postaci graczy, więc jest to po prostu śmieszne. Coś na wpierdol na przykład. No, tak. Wiesz, tak było akcji charytatywnej w 2019 na Sylwestra, gdzie graliśmy po prostu do oporu sesję w Ostrza w Mroku. I 2019? Była... No. Albo to nie było jakoś ostatnio? A może była inna jeszcze? Może, nie wiem, nie jestem, to była... Bo ostatnio też tak gdzieś było. Tak, ale to było rok wcześniej, czyli 2020, przecież nie. 2023, Antek. Tak, no dobrze, graliśmy sesję, można ją znaleźć na naszym YouTube. Jesteś stary. Chyba jakoś 29 godzin, bośmy mega długo grali w Ostrza w Mroku właśnie i tam gracze przygotowywali sobie po 4 postaci. I idea też była taka, że hej, będziemy generalnie was dalać na mocno, nie? Jak coś zejdzie, to inny gościu wchodzi i ten, pogramy sobie w ten sposób. Nikt nie szedł, po prostu wszystkie postaci zostały od początku, jakby spoko, nie? No, w sensie... Wydaje mi się, że jak ktoś ma świadomość, że są systemy bardziej śmiertelne, to od razu się włącza lampka, na co się będę uważał? Nie będę debilem może. My mieliśmy ostatnio na... Gracze D&D to debile? Mamy tytuł na odcinek, jest. Mamy dużo tytułów na ten odcinek. Tak. My mieliśmy sobie reality check, jak graliśmy pierwszą sesję Sztrada na demonie i poszliśmy w trójkę na 10 wojowników. Tak. Okazało się, że 10 to jest trochę za dużo, żeby przyjąć jak to. Znaczy już pomijam to, że nawet jakbyśmy grali na D&D, wasza trójka na tą dziesiątkę to byłoby troszeczkę... Może by się wytrzymali trochę dłużej, nie? Ta walka trwała trzy rundy dłużej, ale tak. Zagraliśmy swoją pierwszą sesję w Sztrada na demonie, skoro mówimy już o tym, co graliśmy. Śmieszne jest to, że dzień po tym, kiedy zagraliśmy tą sesję, otworzyłem Face'a i na Reddicie, na grupie do odcienia Władcy Demonów znalazłem post, na którym ktoś pisał, że chce zagrać Avernusa na cieniu do Władcy Demonów i wszystkie komentarze jak jeden to było takie, Jezu, po co ty to robisz? W ogóle napisz swoją własną historię. Przekładanie D&D na demona, nie rób tego. To jest za trudne, jakby w ogóle nie ma się co z tym pierdolić. Znaczy, chyba największym problemem u nas to było po prostu postacie. Level scaling po prostu bohaterów graczy do przeciwników, system w jakim przeciwnicy działają. System jest znacznie bardziej śmiertelny, to wszystko jest inne, nie? Ten system jest tak naprawdę mechanicznie, tylko pozornie bardzo podobny. Tak. Więc jakby ja też przygotowując się do Sztrada podszedłem do tego w ten sposób, że mechanikę w ogóle wywalam. Ja po prostu biorę historię, która... Bo Sztrad jest dobrym modułem, jeśli o to chodzi. A mechanikę buduję po prostu od zera, przygotowując się na bieżąco do tego, nie? Myśmy może trochę popowiadali, co się działo, jak to, graczy z obok. No, tak. Tak, bo ja jestem niestety tym graczem, który robi DM z mistrzem gry. To jest fakt. Tak. Masz, no jakby wiesz, grasz Warlockiem. Warlockiem, najgorzej. Zależy. Wiesz, to jest takie,
Ej, dobra, wszyscy się, jak to, wszyscy się dobrze bawimy, Adam sprawdź telefon. Tak, to jest, wiesz, kiedy nie mam swojego ulubionego dziecka, nie, potem wracasz do pozostałych graczy i masz takie, ojejku, dla was wszystko i tak, Adam sprawdź telefon, znowu wybucha ci to w twarz, odbieram ci twoją moc, wszystko. Wszystko, kurna. Więc, tak. Ale chyba wyszło okej. Okay. Było świetnie, tak, no. Tak typowo sesja była w legendę. Tak. Tak, była. Po tygodniowej przerwie zagraliśmy. Trochę to czuć, że nie graliśmy tydzień dodatkowy, dlatego że jest dosyć duży chaos na tej sesji, ale myślę, że już jakby możecie dalej oglądać kampanię standardowo. Uświadomiłem sobie, że ominęliśmy magiczną koniunkcję sfer, bo to była sesja numer 68 i graliśmy ją w walentynki. Gdybyśmy nie mieli tygodnia przerwy, to gralibyśmy sesję numer 69 w walentynki, więc mam ochotę nie grać już nigdy więcej w kampanię. O Boże. Pimpek, idź sobie. Idź sobie. Idź sobie. To będzie wycięte i tak? Tak. No i tak będzie wycięte? Dobra. Dobrze. Dobudowy przejść tak. To, bo to chyba wszystko, co w sekcji, co graliśmy tak w ostatnie dwa tygodnie. No. Więc możemy przejść do tematu, tak naprawdę pre-tematu. Tak, dwa tematy dzisiaj mamy. De facto tak. Tak. Jeden temat, który chcielibyśmy po prostu poświęcić jakieś 20 minut, żeby o tym pogadać. Dla tych z was, którzy nie wiedzą, generalnie po RPG-ówku poszło szambo, tak naprawdę, związane z akcją i planami organizowanymi przez Ryzyko Narracyjne. Mhm. Ryzyko Narracyjne to jest jedna z grup działających w naszym fandomie. Grupa generalnie bardzo otwarcie osób queerowych, osób progresywnych, osób, które konkretne wartości reprezentują sobą i swoimi sesjami oraz kontentem, które robią w internecie. Tak. Mi się też nie ogląda ich sesji, ale bardzo mi się podoba ten koncept ich, że robią... Ja o ile RPG jest ciekawym akurat koncertem, jeśli chodzi o polskie RPG. Tak. Nie wydaje mi się, że coś jest podobnego. Tak. Więc na pewno robią content po prostu charakterystyczny i niestety wywołuje to bardzo wiele negatywnych reakcji i to osiągnęło po prostu, jak to się mówi, osiągnęło pik, kiedy na stronie drużyny Wywióry pojawiło się udostępnienie akcji w przerwie pomiędzy misjami. Jakby chyba wszyscy wiedzą, czym jest drużyna Wywióry. Jeśli nie, to zdecydowanie polecam, żebyście to sprawdzili. To jest grupa na fejsie, RPGowa grupa wsparcia. Zajebiste akcje się tam dzieją. Opowiadaliśmy kiedyś o niej? Tak. Wydaje mi się, że tak. Jakby regularnie dzieją się tam akcje, podczas których po prostu ludzie z RPGówka zbierają kasę na różne rzeczy i zazwyczaj te akcje są organizowane przez grupę Wiewióry, a w przerwach pomiędzy swoimi questami wrzucają po prostu co jakiś czas, udostępniają treści innych I ludzi. I zobaczymy, czy to powstanie chyba, bo jak czytałem ich komentarz teraz... No właśnie, sytuacja jest taka. Został udostępniony post zapowiadający wydarzenie na Dzień Kobiet, podczas którego Ryzyko Narracyjne będzie streamować i robić stream, podczas którego zbierać będą środki na rzecz kobiet i osób menstruujących. Tak. We współpracy z aborcyjnym Dream Team. Jakby wszystko możecie na pewno... wrzucimy w link to wydarzenie, możecie to wszystko tam sprawdzić. Po prostu nie ma co tutaj gadać. Te osoby powiedzą o tym najlepiej. I zostało to udostępnione na drużynie Wywióry i w komentarzach wylało szambo. Niestety ja nie mogłem przeczytać komentarzy. Tak, ty nie czytałeś komentarzy. Aktualnie komentarze są wyłączone i aktualnie wszystkie komentarze, które tam zostały usunięte. Ostatecznie uważam, że to była dobra decyzja. Wisi jedynie bardzo długi komentarz od administracji strony, w której wyjaśniają... odpowiadają na parę rzeczy, które w tych komentarzach się pojawiło i po prostu wyjaśniają aktualną sytuację. Akcja wisi, jeśli ktoś chce wesprzeć, to może ją wesprzeć, jeśli nie, to nie. Ja bym... tak. Mi się podobało, tam właśnie miałem zapisane w telefonie, niestety teraz nie mogę to spojrzeć, że... bo też zobaczmy od razu może, jaki był problem właśnie, chyba ludziom, że to był... Jedyne, co miałem ten problem, to było, znaczy dwie rzeczy, bo już grafika, na której nie było tam napisane grafice, tylko na samym wydarzeniu, jak wszedłeś w link, bo to Wywióry napisały, że poprosiły, żeby to usunąć, bo to jest duża kontrowersja jednak w community, było logo aborcyjne Dream Team. Nie było tego napisane na grafice na Wywiórach, w wydarzeniu było, więc musiałeś kliknąć w link i dopiero wtedy miałeś pokazane, że to jest aborcyjne Dream Team. Jak byłeś zainteresowany tym. Wydaje mi się, że to klikały osoby, które wiedzą, czym jest ryzyko narracyjne, albo po prostu
no, osoby, które całkowicie nie słyszały o tym, bo o, ciekawy rzecz. Tak. I tam bardzo mi się podobał tylko pewien komentarz. To jest tylko, zobaczyła grafika. Mhm. Tak. A drugie to Zin. Zin, o Boże, Właśnie, bo, no bo przy okazji z ekipy Ryzyka Narracyjnego ogłosili powstanie Zina, skierowanego głównie pod to, żeby udostępniać, publikować, jakby wybijać treści osób tworzone przez osoby niemęskie w naszym community. Mi się wydaje, że to striggerowało osoby, to stwierdzenie, że nie ogarnęły chyba o co chodzi. Wiesz co, ja mam wrażenie, że tam było bardzo dużo niezrozumienia generalnie tego wszystkiego, więc i to było po prostu tam w komentarzach widać. Jeśli dobrze pamiętam, nie wiem, już teraz mnie popraw, było, że to może być, że mężczyźni mogą, będą tam, ale jako uzupełnienie. Tak, tak. Że, jakby, tak. Fajnego, właśnie, jeśli chodzi o sam zin, to tak, jak najbardziej w samym ogłoszeniu powiedziane jest, że przede wszystkim jest to skierowane do osób niemęskich, jakby skierowane przede wszystkim w sensie, że zawołanie o podrzucanie swojej twórczości jest skierowane do osób niemęskich, ale ktokolwiek, kto chce napisać, może napisać, tylko jasno, kawa na ławę jest wyłożone, jakiego rodzaju ma być to zin, tak. Przez kogo będzie tworzony i żeby nikt potem nie miał problemu, faceci, jeśli chcą coś napisać, osoby męskie, jeśli chcą coś napisać, mogą, tylko będzie to traktowane jako uzupełnienie, treść uzupełniająca, dlatego że idea jest główna, inna. Tak. Tak, ja to powiedziałem wszystko, co chciałem w kwestii zina. Tak, ja tutaj może bym odkreślił, o co chodzi z osobami niemęckimi, bo tutaj trzeba, jakby co, tylko jedna rzecz. Oboje jesteśmy facetami w związkach z kobietami, nie jesteśmy zbytnio reprezentacją osób queerowych, znaczy nie jesteśmy aż tak dużo reprezentacją osób queerowych. No nie, jakby... odhaczamy dwa główne boksy najbardziej uprzywilejowanej grupy na świecie. Jesteśmy biali, jesteśmy facetami. Tak, więc... dobra, my... nie wiem, teraz jest, powiemy nie... wam jak tak, to... My wytłumaczmy osobom queerom, czym jest mansplaining. Tak. Ale osoby nie męskie chodziło, że po prostu osoby kobiece, osoby niebinarne, czyli osoby, które się nie dotyczyły z żadną płcią, bo po prostu to też je... powiedzieliśmy. Ryzyko narracyjne jest safe space są osób queerowych, więc nie ma dnia niebinarnych. Tak, więc tak. Why not pod to podpiąć. Yep. Więc tak, zin jest świetną inicjatywą, uważam. Tak. I nie widzę nic w niej złego, dlatego że nie, wręcz po prostu tak jak wydaje mi się, że wiele osób ma problemy z tego typu inicjatywami, ruszając od razu w argument pod tytułem o, bo wykluczacie taką i taką grupę osób. Było. Więc jakby tutaj nawet tego nie robią. Zapraszają wszystkich. Przede wszystkim kierując się w konkretną w stronę konkretnej grupy. A jeśli chodzi o samą akcję, ja tutaj chciałem się po prostu wypowiedzieć, bo wiele komentarzy uderzało w rzecz na zasadzie okej, wcześniej na stronie drużyny Wiewióry pojawiały się akcje i tematy, za którymi wszyscy mogliśmy się podpisać i akcje i tematy, nie które wiem. Nie dzieliły nikogo. Ja mam po prostu taki apel dla wszystkich, którzy myślą sobie w ten sposób. Czy tak naprawdę kwestia, nie wiem, poparcia, wsparcia, wiesz, podaborcyjny Dream Team osób, kobiet i osób menstruujących jest bardziej dzieląca niż na przykład wsparcie uchodźców z Ukrainy? Czy po prostu jest... Czy po prostu jest bardziej w obrębie twoich personalnych, waszych personalnych preferencji politycznych, światopoglądowych, nie? Tak. Mam wrażenie, że nie ma tematu, na który da się zbierać pieniążki, który nie podzieli osób, więc nikogo nie zmusza. Te akcje się dzieją w stronę osób, które potrzebują pomocy. Chce się wesprzeć, to się wspiera. Nie chce się wspierać, to się nie wspiera. Ja bym powiedział, tutaj szpilę wrzucił, że... mi się wydaje, tutaj nie chodzi mi o jakąś osobę naprawdę, znaczy znam takich, znam osoby prywatnie, które grały w RPG i mogły mieć problem ze wsparciem wojną i na pewno jest community Polski, nie mówię, że jakaś osoba popularna, naprawdę, to nie chodzi mi tutaj jakieś, nikogo nie pije w tym momencie, nie znam poglądów politycznych, jak to polskich influencerów RPGowych. Tak, ale na pewno jest takie i
bardzo mnie bawi właśnie ta, że tam jest ekskluzywność, gdy całkowicie nie ma. Mi się wydaje też, że trochę jest ryzyku się trochę też był hype na nich, bandwagon na jechanie ich za po prostu tam komentarz Baniaka, który no bo mamy, nie mówmy też dużo na ten temat, bo nie jesteśmy osobami zbytnio, które mogą wyjaśnić tę sytuację. Tak. Po prostu dziecko narracyjne uważa, że reklamowanie Hogwarts Legacy jest trochę transfobiczne. Nie może być trochę, jest transfobiczne. Tak. Przepraszam, może... Jakby ten temat to jest fakt. Myślę, że moglibyśmy temu poświęcić cały odcinek, jeśli w ogóle byśmy chcieli, a myślę, że to nie jest miejsce i czas na gadanie o tym. Hogwarts Legacy jest grą na pewno wywołującą kontrowersję. I możecie o tym... Ja tutaj specjalnie odwołuję się do pewnej kwestii, która została wypowiedziana przez pewną osobę, obracając ją w pewien sposób. Jakby, jeśli chcecie poczytać o tym, co się dzieje z Hogwarts Legacy i dlaczego ktokolwiek miałby uważać, że w jakikolwiek sposób transfobiczne jest wspieranie czy granie w tą grę, to znajdziecie rzeczy, żeby o tym poczytać i o tym obejrzeć. My nawet możemy od siebie wrzucić coś w opis. Rzeczy, od których możecie zacząć oglądać, czytać o tym. Więc tak, jest zdecydowanie więcej osób bardziej odpowiedzialnych do tego, żeby się o tym wypowiadać, które się już o tym wypowiadają w internecie. Tak. Niż my. Dzisiaj pies nam bardzo przeszkadza. Tak, pies bardzo potrzebuje miłości. Okej. Okay. Tak. Czy chcesz jeszcze do tego tematu chcę powiedzieć, bo mi bardzo przeszkadza ogólnie problem Zina. Bo szczerze, Ziny są popularne ostatnio, co nie? Zaczynają być. Mamy piękny, uważam, Mika pięknego, który jest naprawdę świetny. I właśnie, wiecie, że są inne ziny w Polsce? Wiecie, że są inne kontenty w Polsce? To jest mi bardzo przeszkadza. Tak, ja zawsze w takich sytuacjach nie rozumiem... Ja w takich sytuacjach zawsze nie rozumiem, dlaczego wywołuje to na tyle ostre emocje u ludzi. Na zasadzie jakby działanie, powstanie takiego zina czy czegokolwiek innego miało im coś zabrać. Tak. Naprawdę, twórców RPGowych i rzeczy tworzonych pod RPG jest od zajebania za przeproszeniem. I nie widzę nic złego w tym, żeby powstał kolejny, jeśli ten kolejny kieruje się w stronę jakiejś bardziej zdefiniowanej grupy, albo za jego powstaniem stoi jakaś bardziej zdefiniowana myśl. Super, tak. Zajebiście. Jeśli nie chcecie tego czytać, jeśli to w jakikolwiek sposób komukolwiek przeszkadza, naprawdę jest 50 innych opcji, za które można chwycić. Słuchaj, Antek, ja rozumiem Dzień Kobiet i dla mnie to jest świetne święto, ale mi jedna rzecz przeszkadza w tym święcie. Że to jest Dzień Kobiet. Gdzie są mężczyźni? Gdzie jest Dzień Mężczyzn? A co jest zabawne? Co ja dostanę na Dzień Kobiet, Adam? Dzień Kobiet jest czasem mówione właśnie o na przykład patriarchalnym. Dlatego nie rozmawiamy o takich rzeczach. Nie? Tak? Jeśli w stosunku do mężczyzn też, tak, więc... Tak. Jakby, inaczej. Oczywiście są zdecydowanie w takich tematach i przy takich akcjach niestety jest tendencja, znaczy moim zdaniem niestety jest tendencja do tego, żeby po prostu z drugiej strony oddawać taką samą, nie wiem, falą nienawiści czy czegokolwiek, że tak powiem, w drugą stronę kompasu politycznego, tak? Już bardzo uogólniając sprawę. I to nie jest fajne. Ale wydaje mi się, że w tym wypadku, w tej sytuacji w ogóle nie ma mowy o czymś takim. Więc generalnie jest to ruch pozytywny i ruch inkluzywny i zapraszający ludzi, a nie wykluczający nikogo. Więc... Ja bym ogólnie też chciał pochwalić Wiewiórę za jedną rzecz. Otóż Wiewióry w swoim komentarzu napisały, że nie uważają, żeby obie... Znaczy tam nie pisały, bardzo uważam, że dobrze napisana odpowiedź, ale tam napisały dla mnie ważną rzecz, że uważają, że obie strony zawiniły, ale nie w takim samym stopniu. Że oni właśnie, nie robią takiego... tutaj będzie o naszych pomysłach. Że jedni uważają, że na przykład niektórzy nie powinni wchodzić na ulicę, a niektórzy uważają, że ludzie powinni żyć. Znajdźmy pośrodku. Tak, tak. Albo właśnie ja miałem takie... Niektórzy uważają, że kobiety nie powinny w ogóle być w RPG, community RPG, a niektórzy po prostu chcą grać. Uważam, że złotym środkiem jest to, żeby faceci grali kobietami w RPG. To jest złoty... Jak w katolickiej, tradycyjnej Grecji, w teatrze. No, tak, to jest faktycznie. Powinniśmy po prostu spanować wszystkie kobiety. Dziękuję. I sami grać kobietami. Dziękuję, to jest fakt. Tak. Co jest bardziej męskiego niż związek pomiędzy facetem a kobietą w RPG grany przez dwóch facetów. To jest fakt. Nie ma nic bardziej... Bardzo sigma. Tak. Bardzo sigma.
No tak, więc właśnie, no jakby żartujemy sobie generalnie, robimy z tego trochę jaja. Sytuacja nie jest ta, może aż tak poważna, nie? Ale jeśli może iść w stronę czegoś tak poważnego i nie eskalujmy tego może dalej. Po prostu pozwólmy ludziom w naszej społeczności tworzyć to, co chcą tworzyć. Ja już chyba dużo do dodania tutaj nie mam, więc jeśli... A, może jeszcze jedną tylko rzecz wrzucę. To też jest, bo mówiłeś, ten komentarz w ogóle od redakcji Drużyny Wiewióry jest bardzo fajny, uważam. Też się jakby z tym zgadzam. Ten element, o którym ty mówiłeś, ja też o tym chciałem wspomnieć. I też bardzo mi się podoba to, bo ktoś w ogóle tam w komentarzach gdzieś rzucił w kompletnie już delusional sposób rzecz na zasadzie, osoba, która dopuściła ten post na grupie, powinna dostać bana i stracić uprawnienia admina. Ja miałem takie, po pierwsze, okej, dobra, po drugie, bardzo fajnie, że zaadresowali również sprawę tego, że decyzje na tej stronie nie podejmowane są przez jedną osobę, tylko są podejmowane przez gremium adminów i osób to prowadzących, które jest w ogóle bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o poglądy, światopogląd, o poglądy polityczne i tak dalej. I myślę, że to jest coś, za czym można po prostu iść i tylko pogratulować i postarajmy się może to robić w ten sposób. Zostawmy otwartą przestrzeń dla wszystkich. Tak. I ja powiem szczerze, że obiektów tak mocno nie obserwuję, więc nie wiedziałem, że nie wrzucają inne rzeczy pomiędzy swoimi akcjami. Właśnie od niedawna, tak naprawdę od kiedy zyskali popularność, no jakby zyskali popularność podczas całej akcji wsparcia ludzi na Ukrainy. I zaczęli faktycznie wtedy pomiędzy, korzystając już z platformy, która im wybuchła trochę, pomiędzy swoimi regularnymi akcjami zaczęli udostępniać inne dziejące się wydarzenia charytatywne. Ja mam nadzieję, że jak to taka akcja ich nie zniechęci, bo wiewióry są jednak dużym... Nie chcę być graczem, Boże, za dużo grając setu. No, duży część community polskiego. Tak, tak. No. Tak. To chyba tyle. Tak, podsumowując, po co kobiety w RPG? Po co? Też osoby niemęskie właśnie, bo też. No właśnie, po co te osoby niemęskie wchodzą do mojego RPG-a, okej? Okay? Tak. Dobrze, RPG zawsze było dla facetów i powinno być... Boże, co mówisz, mistrzyni? No, ale wiesz co, ta sytuacja z mistrzynią gry i wylewanie się na feminatywy w RPG-ach, takie sytuacje trochę sprawiają, że mnie boli. Ja troszeczkę tracę wiary za każdym razem, kiedy się taka akcja dzieje w nasze community. Przepraszam. Ta kostka? Jezu. Rzuć dla mnie tym kostkiem, Adam. Kostkiem. Na szczęście jest ten test. Uff. Boże. Ale ta decyzja... I ta sesja, cholera! Dobrze, chyba już wystarczy tematu. Tak. Myślę, że możemy to zostawić. Rzeczy, które my polecamy do poczytania i oglądania znajdziecie w opisie opisane w in the bio. Tak. I możemy przejść do tego, o czym mieliśmy pogadać dzisiaj oryginalnie, ale postanowiliśmy zrobić troszeczkę miejsca na ten temat. Czyli po co nam więcej niż jeden system do tej samej rzeczy? Dobrze, że mieliśmy ten wcześniejszy temat. Niestety, bo wydaje mi się, że to będzie bardzo proste. Tak. Bo na przykład... Podajmy taki przykład, który chyba wcześniej podaliśmy. Wow, gry o małych myszkach, które zwiedzają przygodę. Mamy po polsku trzy popularne systemy. Mouse Litter, Root System i Mysia Straż. Tak. Ja chciałem właśnie powiedzieć, że ja też w ogóle w ten temat wchodzę trochę jako... Tak jak zwykle, jak gadamy o takich rzeczach, mam jakąś tam opinię na ten temat. Tak tutaj, szczerze, wchodzę w temat pod tytułem, czy potrzebne jest nam więcej niż jeden system pod to samo. I szczerze nie wiem. Okay. Jakby nie wiem, po której stronie stoję. Mam trochę to zależy, mam trochę... W ogóle nie myślałem o tym za bardzo. Więc looking forward to the discussion, że tak powiem. To ja tutaj niestety nie udało mi się, bo trochę bardziej analizowałem temat wcześniejszy, żeby tam dobrze... Przepraszam, oddam sobie rzecz, to jest ciekawe, bo tam, dobra, coś tam wybuchło, zobaczę w ogłoszeniu napisane, że po zjawie dopiero będą szczegóły ogłoszenia. Jest po prostu, że istnieje wydarzenie z abecednym dniem. Tak, to jest w ogóle najlepsze w tej całej sprawie, nie, że tam w ogóle nic jeszcze nie wiadomo. Tak, ale wracając do drugiego tematu, właśnie... Mamy Mysią Straż, System i Mouse Eater. Tak. Tak. I to są trzy gry po prostu o tym, że myszki i inne małe stworzenia... w Root System chyba jest więcej, ale w Root System w ogóle nie ogarniam, jest właśnie tutaj. I to są trzy systemy o tym samym, może być, klimacie. Po co?
Tak, i ja tutaj powiem, że uważam, że to jest bardzo fajna rzecz, bo trochę mówienie, mój punkt, bo ja bardzo porównuję gry RPG dla mnie, gry RPG jak gry komputerowe jest różnicą, ale to nie jest aż tak duża różnica, jak gry planszowe, na przykład, dobra, najgorszy przykład, jaki mógł dać, postępuję Monopoly, ale tak naprawdę... Nie, ale tak serio, to tak, po co tak, 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 faktycznie. Tak, ale tak na serio na przykład, czemu mamy tyle gier wojennych? Mhm. Bo się różnią czymś, małymi rzeczami. Jeśli chodzi o klimat, to dla mnie, jeśli klimat jest taki, to mechanika. Na przykład powiedzmy, że Mouse Litter, ja czytam tylko Mouse Litter z tych wszystkich trzech. Miesia Straż, wiem, że to jest gra w pudełku. Z dużą ilością ogólnie, znaczy nie jakiś, wiem, że jaki ciężki jest system, ale to jest gra taka planszowa, bym powiedział, moc trochę. Mhm. Jeśli dobrze wiem, a Root System został przez Magpie, czyli przez twórców Mask Generation, i Avatara, więc strzelam, że to jest PBTA, ale nie jestem pewien szczerze tutaj. Ja też nie. To, tak, akurat ale kompletnie to jest gra twórców, którzy naprawdę zjedli zęby na PBTA, więc jest mocno pewnie popularna taka, ale to jest tylko moje założenia. Więc te gry mechanicznie, każda sesja może być o tym samym, na przykład, że powiedzmy, wielki kruk ukradł wam skarb, drużyna mysiego pierścienia, musicie ratować to. I tak, ale każda gra będzie inaczej przez to prowadzona, bo powiedzmy, Mouse Litter bardzo się skupia, tutaj będę dużo mówił o Mouse Litterze, bo go czytałem ostatnio, skupia się bardzo na eksploracji heksowej na przykład. Mhm. I masz tam, więc mój też trochę jest planszowo, że masz po prostu zarządzanie zasobami, masz tam ładne heksmapy, jak robić heksmapy, frakcjami, taki bardzo fajny sposób, tak naprawdę hardkorowe granie jest przedstawione, bo chyba jedno z moich ulubionych przedstawień gier, nie wiem, czy gdzieś frakcje były tak świetnie przedstawione jak w Mouse Litterze, jak je czytałem. Bardzo krótka, fajna mechanika. Root System pewnie jest bardziej będzie taki właśnie jak gry Magpie'u, jak Avatar, jak Maski. Bardziej fabularny pewnie. Będzie o jakichś słabościach tych mężczyzn, jako osoby. Mhm. Ja tutaj grając trochę adwokata diabła rzucę tobie, ale po co osobny system? Jakby równie dobrze mogę obrać mechanikę jednego systemu i zagrać bardziej narracyjną sesję. A z drugiej strony na bardziej narracyjnej sesji mogę sobie dorzucić tego turlania kostkami i wrzucić trochę więcej mechaniki. Niepotrzebny mi jest do tego zupełnie osobny podręcznik. Ja nie jestem fanem tego. Jest z jakiegoś powodu istnieje game design, że gra jest zaprojektowana do czegoś zawsze. I gra... No właśnie, gra jest zaprojektowana do jakiegoś experience. Jak rozmawialiśmy chyba kiedy... Nie, gadaliśmy o DD... Już nie pamiętam, o czym gadaliśmy. Też mieliśmy podobny temat, że czemu wszystko nie może grać na DD-kach chyba. Czy to było... Chyba mieliśmy podobny temat kiedyś. Albo nawet myśleliśmy, żeby tak ten temat sformułować. A już trochę tego dotykaliśmy. Tak, może tak. Że każda gra ma właśnie jakieś na filarach jakichś postawionych i możesz spróbować zrobić, nie wiem, właśnie w D&D na przykład grę na temat jakąś grę polityczną, grę na temat powiedzmy napięcia pomiędzy szpiegami, czy coś takiego, ale ta gra nie ma narzędzi do tego. Możesz homebrewować, a jaki jest sens tego? Jeśli są gry na przykład, właśnie mi się wydaje, że często się gry takie duże robi wiele rzeczy, bo na przykład D&D Pathfinder, powiedzmy sobie, ze Cthulhu są grami, które są, myślą o tym, że kampania może trwać kilkadziesiąt sesji. Mhm. I dlatego tam muszą być, nie ma jakichś takich określonych rzeczy, bo to musi się wiele zmieniać, żeby ludzie byli zaangażowani. Ale właśnie, bo jak mówię, jeśli chcesz zagrać w danym, tak naprawdę nie są w tym samym klimacie. Mają ten sam setting. Mhm. To bym powiedział bardziej, bo klimat każdej sesji będzie inny, ale może być takie samo, na przykład powiedzmy miejsce gry. To ja tutaj rzucę Cthulhu. No. Myślę, tak, że to jest chyba dobry przykład na że masz dokładnie ten sam setting tak naprawdę i dwie różne gry. No bo mamy Zew Cthulhu, który wszyscy znają, i mamy Na Tropie Cthulhu, wydawane od niedawna po polsku przez Alice Games, które też jest na PBTA. Na Tropie Cthulhu, na Gamszu. Na Gamszu, przepraszam. I jakby
systemy mówią o tym samym. Badacze mierzą się z Cthulhu mitami, nie? Z mitosem lovecraftiańskim. Założenie jest kompletnie takie same, ale mechaniki są dwie różne. Tak, przerwę w ogóle, bo to jest zabawne dla mnie, że to nie jest ten sam setting. To jest ta sama mitologia, bo tak naprawdę to jest po prostu prawdziwy świat. Tak. Myślę, że to jest najbliżej powiedzenia tego, że w ogóle po co te dwie gry, przecież to jest dokładnie to samo. I ja szczerze też się trochę nad tym zastanawiałem, w sensie mówię, ja jeszcze do końca nie mam tutaj sformułowanej tak naprawdę opinii, po której stronie barykady, jeśli w ogóle można powiedzieć, że tutaj jest barykada, stoję. Jest, jak uważam. Trochę tak. Wydaje mi się, że raczej kwestia jest taka, że... Nikomu się nie chce tyle wydać pieniędzy. To jest pierwsza rzecz. I są osoby, które właśnie uważają, że wszystko da się zagrać na jednym systemie. Pytanie, czy tak faktycznie jest. Mhm. I dlatego też, no jakby, jeśli chodzi o Cthulhu, tak? Okej, bo trochę się pogubiłem, wracając do tego. Mamy dwie gry, dwie mechaniki, mówiące de facto o tym samym. Można by po prostu powiedzieć, że zagrasz to samo na dwóch różnych mechanikach. Chciałem powiedzieć o Cthulhu i te dwa, bo chodzi teraz z głowy. Tak, dobra. Na trybie Cthulhu, Zew Cthulhu, Delta Green, Fate Cthulhu, Achtung Cthulhu, pewnie coś jeszcze wymyślę w tym, ale to są Cthulhu na zasadach Whiteboxa, którego teraz nie pamiętam. Tak. I... Więc jest masa rzeczy pod, nie wiem, to samo IP, ten sam wątek, tak? Ten sam pomysł. Ja bym tutaj trochę odwrócił, bo jak mówisz, wszystko może być inaczej. Tak, więc po co masz na przykład, jeśli grasz na Fate'cie, sięgać po Zew Cthulhu? Więc może w drugą stronę, że te też kilka klimatów jest po to, żebyś chcesz zagrać inaczej, pod ten sam setting, bo właśnie jak mówię, w tym samym klimacie sesję, ale w innym settingu. Tak. Po co masz zmieniać się do tego systemu? Bo to też powinniśmy pod ten setting, bo Mouse Litter jest rodziną Into the Odd. Tak. Więc jak grałeś w Into the Odd ze znajomymi, to masz takie, ej, chciałbym zagrać bardziej, mniej, jak to, bardziej bajkową sesję. Też, Mouse Litter jest trochę zabójcza, ale w sensie jest małe mężki, no są urocze, no tak. Inny będzie vibe na tej sesji. Więc też to nie oznacza, że jest więc, jak to ktoś mu... To też pozwala, żeby inna osoba nie musiała uczyć się nowej mechaniki też. Jest tyle. Tak jest? Tak. Jakby, okej, czyli bardziej strefa komfortu mówisz. No, tak. Ja tak naprawdę sobie teraz myślę, trochę właśnie z drugiej strony. Fajne jest, kiedy mechanika... Ja jestem generalnie tego fanem i dlatego też trochę nie lubię takich... neutralnych mechanik, które mówią, że zagra się na nich wszystko, albo są pod to budowane, dlatego że ja lubię, kiedy mechanika wspiera to, czego już szukam w grze. Kiedy czuć, że mechanika właśnie z perspektywy tej game designowej została zrobiona, żeby grać ten konkretny rodzaj sesji, w ten konkretny sposób. I to jest zajebiste. I chociażby, hej, spójrzmy na nas, przełożyliśmy Strada na demona, zagraliśmy jedną sesję i tutaj nie uderzając... Ja wiem, że to śmiesznie może brzmieć z moich ust, jeśli ktoś ogląda poprzednie odcinki podcastu, ale nie uderzając w D&D, bo w samym D&D nie ma nic złego i w samym graniu Strada na D&D nie ma nic złego, ale już po jednej sesji Strada na demonie ja miałem takie, okej, dobra, to jest klimat, którego mi brakowało. Znacznie lepiej się to gra, nie dlatego, że demon jest lepszy na Strada albo cokolwiek, tylko dlatego, że dla naszej grupy, dla tego stylu, tej konkretnej kampanii, który chcemy zagrać, bardziej to się wszystko składa ze sobą. Ja bym tutaj... Wow, krytyka D&D na podcaście, co? Nie! Tak, ostatnio powiedziałem taki fajny argument kumplowi, że D&D jest... Użyłem wtedy takiego argumentu dziwnego, bo D&D jest zbyt poprawnie polityczne. I chodzi mi się w takim sensie, że... Ale takim Netflixowym często, czyli jest zbyt blend, zbyt nijakie. To jest śmieszne, bo dosłownie dzisiaj Tulok the Barbarian wrzucił o tym filmik. Tak? DM typie, myślisz trendami. Ale nie wiedziałem tego, nie wiedziałem, ale właśnie, że jest zbyt nijakie. I jak mówisz właśnie, bo już teraz jest tam niby wyższy temperatur, ale że mechanika nie wspiera tego. Znaczy, są jakieś tabelice, co nie, ale powiedzmy taka z na przykład z
to, że w demonie mamy, nie wiem jak to jest mechanicznie, bo tego nie doszedłem, ale mamy te mini wymiary. To w ogóle idealnie tak. pasuje. Tak, mówię. tak. Właśnie, tak. To jest zarąbiste, bo jakby wiesz, dla mnie to jest drobna zmiana, która dużo robi, tak? W dedekach masz po prostu, tam Barovia se jest de facto. A w Cieniu Władcy Demonów masz Ukryte Królestwa, tak. które dla osób, które znają Cień Władcy Demonów i są tym zainteresowane, znają świat, mogę powiedzieć, jak ja to rozwiązałem. Szybka, 5-minutowa wstawka pod tytułem Antek mówi, co robi w RPGach. Jakby są Ukryte Królestwa, które związane są z Fey i de facto są doczepionymi do głównego wymiaru gry, do głównego wymiaru tego świata małymi wymiarami, które czasem trwają przez jakiś tylko czas, są bardziej lub mniej efemeryczne, czasem utrzymują się na dłuższy okres czasu, rządzą się właśnie cnymi zasadami i zazwyczaj mają jedną potężną istotę, która ten wymiar trzyma i wyznacza jego zasady. Więc to pasowało mi idealnie, myślisz sobie, okej, Strat jest chyba człowiekiem, I guess, i wampirem, więc przynajmniej w naszej grze wygląda to w ten sposób, że mroczne moce, z którymi Strat zawarł jakiegoś rodzaju pakt, który w ogóle sprawił, że stał się wampirem i tak dalej, i tak dalej. Te mroczne moce dały mu również możliwość stworzenia własnego ukrytego królestwa. Co? Dzięki temu Barovia jest oddzielona w ten, a nie inny sposób. Ma konkretne zasady, żeby się do niej dostać i z niej wyjść. Pasuje to po prostu idealnie. I ja teraz się zacząłem zastanawiać. Dopiero teraz. Kiedy Schwalb odszedł z Wizardów, on mieli takie, ej, ale patrzcie, jest taki świetny kon... Takie, odkrywamy wielką konspirację. Ale takie, tutaj przedstawia swój, wiesz, speech zespołu i nie, po prostu się teleportują. Pierdolę, robię własny system. tak. Gdzie wszystko się zaczęło. Cień Władcy Demonów, Strat. Tak. Więc tak, no więc z tej perspektywy... inaczej, ja mogę tutaj powiedzieć argument na stronę, fajnie jak jest więcej rzeczy tak. do tego samego. Dałbym się kurde pokroić z tak szczegółowo zrobiony setting i sourcebook do Strada na Cieniu Władcy Demonów, jak jest zrobiony do D&D. Tak. Bo aktualnie przechodzę przez po prostu etap dosyć mozolnego, ale przekładania tej de facto budowania tego całego modułu od zera mechanicznie ze swojej perspektywy. W sumie zlub, cholera, może to gdzieś wrzucę, może wrzucę to na Reddita czy coś. Weź Antek zlub, po prostu napisz, nie wiem, do, nie pamiętam jak się nazywa to ich wydawnictwo, bo chyba Schwalb się jakoś nazywa. Schwalb Entertainment. Tak, Schwalb Entertainment, że zrobiłeś po prostu zrobisz ten, boże nie butlek, tak butlek, butlek klątwy Strada, klątwa... Tak. Nie wiem... Stanisława. Chciałem w głowie, nie wiem polskiego właśnie imienia, musi być jakieś bardziej niemieckie. Nie wiem, Hansa, tak. Tak, Klątwa Hansa. Tak, która się dzieje w Rivenbaum, nie wiem. Ja zamiast Barovi będzie, nie wiem... O Boże, to nie jest... Borowia. Boże, dobra. Trochę nie trafiliśmy chyba z krajem. Teraz... Tak. No, bo to Transylwania. Nazwij Castlevania. Yep. O, fuck, to też już było. Kurde. Tak, Lukat, nie. A, cholera. Tak, więc... jak powiedzieliśmy, że wróćmy do tematu trochę, że fajnie jak mechanika wspiera setting, bo to właśnie, czemu powstał Nadchwyk Cthulhu? Bo zgodzę się, że z tym, że Cthulhu jest ok systemem. Jest systemem prostym, po prostu desetka jest bardzo prosta, ale mało rzeczy, ma dużo rzeczy, które są nie wspiera zbytnio, na przykład, nie wiem, to jest dla mnie największa krytyka podręcznika, że jest cały rozdział na ucieczki, który jest cały rozdział, nie wiem ile to jest stron, kilkadziesiąt stron, które są tak się to wytłumaczą, że to jest po prostu dla mnie żałość. I właśnie problemem, który jest na przykład śledztwo, bo nie masz w Cthulhu narzędzi, żeby zrobić dobre śledztwo. Pa-pa-pa-pa-o! Hot take. Nie, to jest chyba hot take właśnie. Wydaje mi się, że... bo właśnie... Gamszu jest typową mechaniką do robienia śledztw. Tak. Tak. A powiedzmy sobie zabieg Cthulhu, jak na przykład... masz dwie opcje, by zrobić śledztwo. Zrobisz jedno, masz już wystalany plan, co może pomóc w znalezieniu na przykład sprawcy albo odkrycia tajemnicy. I te... albo ludziom nie będą wychodzić rzuty, albo w ogóle nie będą obchodzić ich miejsca, gdzie schowali rzeczy i osiągnie to porażka, gracze nie będą usatysfakcjonowani i tak dalej.
ja miałem taki problem z jedną przygodą właśnie w starterze ze Wuktultą. Nie wiem, czy czytałeś ze zestawu startowego, czy nie? Dom Korpita? Tak. Nie, w sensie zestawu startowego tam. To dobra. Aha, to... Bo jest tam otwarta mapa. Starter, a nie zestawu. Tak, tak, zestawu startowego, zestawu. Jest, masz cały Harlem, co nie? Część Nowego Jorku, co nie? No i gracze muszą chodzić po tym Nowym Jorku, szukać poszlak. To jest takie, było dla mnie nieprzyjemne. A po drugie, będziesz zmieniać, gdzie są dane poszlaki w trakcie sesji. Ale jak rozmawialiśmy, czy to już nie jest trochę naciąganie fabuły, że wiesz, że taki, no w szufladzie zawsze tam był ten nóż krwawy. Znaczy wiesz, to jest, zależy co chcesz. A to jest temat na inny podcast. Tak, tak, ale, naprawdę, wiesz, chodzi, tych rzeczy. Tak, ale chodzi mi o to, że to jest jako se, czy to jest zbyt duże ingredienie mistrza gry, to wiesz, to zależy, co nie. Gamszu, jeśli dobrze wiem, to łata jakoś, nie grałem nigdy w Gamszu, słyszałem tylko, już nie pamiętam, pamiętałem kiedyś, jakie tam mechanika była dokładnie, ale to jakoś masz chyba jakiś zasób, który ci pomaga po prostu znajdować rzeczy. Ja myślę, że ta tendencja jest taka, że powstaje coś, co jest dużym IP, tak, z generalnie systemem, który jest rozdmuchany, tak jak mówisz, na długie kampanie, i siłą rzeczy ten system po prostu obejmuje wiele rzeczy, więc często mechaniki zawarte w tym systemie, jego elementy będą nieszczegółowe, bo po prostu jest ich na tyle dużo. I potem mamy, wiesz, zmniejszenie tego, po prostu przybliżenie, zoom o 10-krotnie. Wchodzimy w Gamszu mechanikę i wchodzimy na Tropie Cthulhu, który wydaje mi się, że jest trochę bardziej specyficzną grą. Jest też grą mniejszą, więc siłą rzeczy jest po prostu bardziej skupiony na konkretnych mechanikach, konkretnym stylu gry. I to jest po prostu bardziej skonkretyzowane, nie? Jestem ciekaw, czy ktoś kiedyś na przykład w Zewie Cthulhu zrobił postać pod skakanie. Bo jest chyba, ja się też pamiętam, jest umiejętność skakanie. Tak, tak, tak. Jedno z 40. Ja maczkinuję skakanie w tej postaci, jest olimpijskim skoczkiem. Okej, dobra, jak coś grałeś z tym, to masz... To jest, ja chyba kiedyś grałem jakimś olimpijskim kimś tam i po prostu poszedłem właśnie we wszystkie takie, nie maczkinowałem niczego, ale poszedłem w takie absurdalne statystyki na, wiesz, pływanie, wspinaczki i tak dalej. Przyszła mi teraz do głowy myśl, bo Warhammer, nie RPG Warhammer, tylko w ogóle Warhammer świat... Stary świat. Stary świat, ale też Warhammer 40,000. W ogóle od... Boże, czemu mi teraz Games Workshop. Dziękuję bardzo. Myślałem, mój Wizards of the Coast. Ale chodzi mi, że Cubicle 7 robi po fantasy. Tak, ale zobacz, ile jest rzeczy do Warhammera. Masz, kuźwa, już pomijając to, że masz Stary Świat, Age of Sigmar 40,000, Herezję Horusa, już pomijam to. Patrząc, odchodząc od RPGów, dlatego że chcę spojrzeć po prostu na Warhammer jako całe IP, jako całe uniwersum, masz Bitewniaka w Starym Świecie, masz Bitewniaka w Erze Sigmar, masz Bitewniaka 40K, masz Skirmisz 40K, masz drugi Skirmisz 40K, masz kilka absurdalnych skirmiszo oddziałowych. Nie możesz już zagrać w Warhammera zwykłego, bo teraz, jest jest skirmisz Warhammerowy zwykły fantasy. Tak. Jest stary bijatyka Warhammera, jest teraz nowa bijatyka Warhammera fantasy. Tak. To nie jest, właśnie chyba to jest Age of Sigmar? Czy tak, tak. No jakby Age of Sigmar to jest zredkonował. 40, a bo tak, bo prze, tak. Age of Sigmar zredkonował Stary Świat, ale nieważne. Też nie musicie interesować się tak naprawdę i teraz wyszukiwać tych wszystkich słów, których użyłem do określeń tabletopów jako gier figurkowych, chociaż polecam. Fajne to jest. Chodzi mi o to, że po prostu z perspektywy takiego Games Workshop, jak masz udane IP, takie jak Warhammer, chcesz dać ludziom, którzy je lubią, najwięcej do robienia i też ściągnąć jak większą ilość osób. Bo jeśli ktoś lubi Warhammera jako grę figurkową... Tak, ale wiesz, właśnie o to chodzi. Jeśli ktoś lubi Warhammera jako grę figurkową, ale nie chce wydawać 3000 na figurki, malować 5000 figurek i potem spędzać po 4 godziny na jedną partię z kumplami, to masz skirmisz w Warhammerze. Tak. Potrzebujesz 5 figurek, które pomalować znacznie łatwiej, są znacznie tańsze, gry są, rozgrywki są znacznie szybsze. I wydaje mi się, że trochę tą mentalnością, może nie z perspektywy takiego, wiesz, trzymania IP, ale wiesz, jeśli ktoś już na przykład dane wydawnictwo robi daną mechanikę, robi Fate czy robi PPTA, to chcą mieć jak najwięcej. Tak, ale wiesz co, tylko temat Warhammera jest bardzo ciekawy, bo jak mówisz, ewolucja Warhammera jest typowa, przecież oni z bijatyki przeszli na RPG, ponieważ cel był taki, że okej, mamy te fajne figurki, pograjmy może tylko jedną figurką, moją ulubioną. Tak. I to
Ja mam teraz po prostu epifanię jakąś przeżywam. To jest w sumie bardzo interesujące, no. Bo jak sobie nad tym myślę, na przykład w community, wiesz, jeśli myślimy o grach komputerowych, tak. O bitewniakach, zazwyczaj wydawnictwo ma jakiś swój system, tak. Jakąś mechanikę i tworzy na tym, tak. Nie? Jest dany silnik, na którym tworzy się gry, charakterystyczny pod dane, tak. Dane studio, Games Workshop ma swoją mechanikę, na której tworzy tak. Grę. Znaczy, proszę, no odwrót właśnie, jest świat, w którym tworzy się gry, nie wiem, tak. Redzi tworzą Wiedźmina, trzy tak. Części, które mogą być na różnych silnikach, no, i tak dalej. Games Workshop ma IP Warhammera. Ciekawe jest, że wydawnictwa RPG-owe działają w drugi sposób, tak. W inny sposób. Nie ma chyba wydawnictwa, które na przykład wydaje Władcy Pierścieni na pięciu różnych mechanikach. Raczej ma swoją jedną mechanikę, na której jest Władca Pierścieni, Cthulhu, oryginalny świat i jeszcze coś innego. Chyba, że jesteś Backmonkiem. Chyba, że jest, no dobra, no, ale Backmonk to jest coś innego, tak? Tak, tak. Po prostu ale, nagle tak. Miałem takie no. ciekawe... Wiesz, ciekawe nie mówi się, właśnie, bo oprócz Zewu, Zew jest DRPG-iem, gdzie D&D nie sięgło. Tak. Tak, ale oprócz takich właśnie, to nie, oprócz Zewu, to tak naprawdę mówisz 5E, Forge in the Dark, PBTA. Nie mówisz, że na przykład gry w klimacie, bo to jest mniejsze połączenie tak naprawdę, bo właśnie, ten, jak znowu, Zew Cthulhu. Jeśli zagrasz Zew Cthulhu na PBTA, a na mechanice Zewu Cthulhu, to będą całkowicie inne gry. Tak. Tak. Tak, więc... tak, ale tutaj wciąż trzymam się jednego tematu. Skąd ja mam tu kurna wziąć pieniądze? To jest bardzo dobre pytanie. I myślę, że... ja chciałbym to podsumować w ten sposób, bo ja w sumie już chyba większość tego, co chciałem powiedzieć, tutaj powiedziałem. Jeśli decydujesz się, jakiego rodzaju historię chcesz opowiedzieć, w co zagrać, wybierasz sobie IP. Tak. Ale jeśli decydujesz, jakiego rodzaju ma to być sesja, jaki klimat ma być przy stole, to tutaj wchodzi wybór systemu. Tak. I z tej perspektywy fajnie, że mamy wiele rzeczy na wielu rzeczach. Ale potem i tak znajdzie się piwniczak, który powie, sorry, pojadę po stereotypie, który powie, nie, no wszystko się gra na Warhammerze trzeciej edycji. Trzeciej? No tak, oczywiście, trzecia edycja Warhammera, wracając do cytatu, którym zacząłem ten odcinek, to jest jedyne, na czym możemy grać cokolwiek. Chcesz zagrać w Cthulhu? Wspaniale, mam dla ciebie trzecią edycję Warhammera. Ale to jest, przepraszam, bo chciałem powiedzieć pierwszy, co za piękny po prostu podsumowanie, Antoni. Dziękuję. Tak, a dziękuję. Po drugie, to jest śmieszne, że tak zataczamy koło. Jedno wiesz, że na Genesisie jest wydawany Grimdark Fantasy, jeśli dobrze wiem. To jest... Polska nie ma gotowa. Polska nie gotowa na Grimdark na Genesis. Nie, tak. Polskich RPGowców zaskoczył kolejny Grimdark. Grimdark przyszedł wcześniej w tym roku. RPGowcy nie zdążyli posypać dróg solą. O mój Boże. Jak to by... Boże, jak... O Boże, zapomniałem jak to... o słynnym tytule właśnie. Wiesz, ty sobie idziesz, wiesz, na... widzisz sierpień, okej, okay. Idziesz sobie na plażę, a tu... Boże, zapomniałem jak jesień, jak to było, pomóż mi. Jesienna gawęda, co nie? I takie, kurwa mać. Ten czas w roku, kiedy znowu zaczyna się jesienna gawęda. I już czujesz, że zabijesz 5 postaci graczy. Tak. O, dobra, Warhammerze nie mówmy może, bo to już podsumowaliśmy, bo Warlock jest przykładem, coś śmiesznym przykładem tak. Nawet. Ale chciałbym też, może to była piękna klamera, a chcę jeszcze jeden temat. Tak. I bardzo ważny, dla nas też po części. Pamiętajmy, że gry to sztuka. I że sztuka to nie jest też, że jeśli ktoś lubi bardzo podobną rzecz, to nie znaczy, że kradł, albo chce po prostu wyjaśnić samego siebie. Jak ja tutaj będę winny, jak my czasem gadamy sobie, że to byśmy zagrali, to jest fajne. Po prostu ty robisz homorule, teraz właśnie robisz czytala na Cieni Władcy Domu. Jest to w pewien sposób wyrażanie na wszystkich. I też jest, jak to właśnie, małe systemiki, większe. To jest robione, bo ludzie chcą po prostu, mają takie, a co jeśli zrobić Legendę Pięciu Kręgów na piątej edycji? Na piątej edycji Legendy Pięciu Kręgów masz na myśli, tak? Oczywiście. Co jeśli zagrać w Cthulhu na Legendzie Pięciu Kręgów? To jest, musisz myśleć poza pudełkiem. Słuchaj,
I ty jesteś lepszy w tym okresie. Teraz muszę wymyśleć jako challenge'ik najbardziej absurdalne połączenie. Zagrajmy w realiach II wojny światowej na dzieciakach na rowerach. Chodzi o dzieci bulety? Tak, okej, okay, dobra, wygrałem. Ale wiesz, co chciałem powiedzieć? Warhammer, to jest świetne, przepraszam. Warhammer na PBTA, ale Mateusz z Dobrych Rzutów robił ten system. Więc to jest... Nie ma! Okej. Okay. To jest wszystko. Dobrze, ale w sumie z tym, co powiedziałeś, mogę zrobić klamrę do klamry. Myślę, że podsumowaniem obu tematów naszego dzisiejszego odcinka jest to, co Adam przed chwilą powiedział. RPG to sztuka i każdy chce się... Tak. I tak. Te gry są sztuką i każdy chce się w nich wyrażać tak, jak chce się wyrażać, więc... Ja zabieram ciasne słowo. Tak. Wszystko da się zagrać na Warhammerze, a czemu nie zagrać na wszystkim Warhammera? Właśnie tak. Dzięki wielkie za słuchanie kolejnego odcinka. Widzimy się za 2 tygodnie. Wszystkie nasze tagi do rzeczy w sieci, linki, które robimy, linki i tak dalej znajdziecie w wypisie. Adam mówił o tym na początku. I to chyba tyle. Tak. To chyba tyle. Dzięki wielkie. Widzimy się następnym razem. Cześć. Cześć.